No, dobry wieczór jeszcze z mojej strony. Um, bardzo się cieszymy z tego z, z tego wyniku no, po, po, po raz pierwszy, bo. Y drogę, którą zaczęliśmy w zeszłym tygodniu już Pucharze zaczęliśmy i, i z Wartą Poznań prowadziliśmy dalej do przodu i myślę, że dzisiaj też zagraliśmy z jakościowo indywidualnie bardzo, bardzo dobrym przeciwnikiem. Jeden, jeden z najlepszych, jeżeli chodzi o tą indywidualną jakość z przodu, co widzieliśmy też przy, przy bramce pogoni, ale myślę, że bardzo dobrze wyszliśmy w ten mecz. bo dla nas ważne, że też w tym meczu musimy się po prostu też nauczyć pocierpieć w defensywie trochę. E, po pierwszej bramce myślę, że do pierwszej bramki zagraliśmy nawet też do przodu dobrze, graliśmy też dużo piłek w plecy, bo wiedzieliśmy, że tam pogoń ma z tym problemy. I tutaj, też kreowaliśmy parę tych sytuacji. I, I wtedy było tak, że trochę oddaliśmy tą kontrolę, bo za dużo tych piłek długich kopaliśmy. Tutaj mogliśmy trochę, trochę więcej krótko rozegrać, żeby się utrzymać trochę dłużej przy piłce. To robiliśmy fazami i wtedy było też dobrze. Um, ale, ale myślę, że wtedy w tej fazie trzeba było też w pozytywnym sensie cierpieć. W defensywie to robiliśmy w porządku. Ale przerwa nam się jednak też przydała w tej, w, w tej fazie. Gry. Mieliśmy też swoje sytuacje. Myślę, że Dani Paczeko jeszcze miał dobro, bardzo dobrą sytuację, Kanji miał jeszcze dobre sytuacje, Podolski też pierwsze połowy, także tutaj mieliśmy dobre sytuacje do przodu w defensywie, tak jak Pogoń grała, że po prostu te podania Grozicki jak podaje i znowu idzie w plecy, to szczerze mówiąc nie jest za, za łatwo do obranienia, ale też dzisiaj nasza młoda obrona naprawdę, bo chyba dzisiaj czterech młodzieżowców mieliśmy w pierwszym składzie, dobrze sobie z tym poradziła i z tego też jestem dumny. W drugiej połowie to mi się wydaje, że, że lepiej wyszliśmy, więcej odwagi, w tym było więcej w ofensywie, dużo piłek zagrywaliśmy w plecy i tutaj też mieliśmy dobre momenty po swojej stronie, też psychologiczne momenty, ale myślę, że wtedy w tej fazie, jak strzeliliśmy te dwie bramki szybkie, to to po prostu pogoń cię może też trochę uspokoiła i mieliśmy więcej spokoju w tej grze. Um, no, czwarta bramka to mi się wydaje, że wtedy pasowała, żeby zrobić perfekcyjny wieczór dla nas, ale ogólnie to, to jestem bardzo zadowolony z reakcji naszej młodej drużyny, tak jak mówiłem też, bo, bo tutaj dobrze się pokazali z tej strony i po ostatnich tygodniach i miesiącach bardzo dobra reakcja psychologiczna też. Dziękuję. First of all, congratulations to Gornik. Yeah. Przede wszystkim chciałem złożyć gratulacje Górnikowi. Był to dla nas koszmarny wieczór. W pierwszej połowie zro, zrobiliśmy naprawdę sporo szkolnych błędów technicznych, But still we was into the game in halftime. Ale wciąż y, byliśmy w grze przez tę połowę.

Dzisiejszy jeszcze wieczor był sporo niespodzianką. To get the goal in in uh, in the end of first half gives us energy and it should give us a lot of energy for second half. Zdobycie gola uh, na samym końcu pierwszej połowy powinno nam było dać uh, więcej energii na połowę następną. But it seems that uh, Gonić had uh, Bartek did a good save and uh, when we have two two uh, more attacking we scored on both. It was very i Bartek uh, bardzo dobrze wyciągnął uh, pierwszą piłkę, ale później straciliśmy kolejne uh, bramki i uh, nie było to dla nas łatwe. I oczywiście Podolski uh, przypieczętował, uh, i było to uh, koniec gry dla nas z jego strzałem. And for we it's very hard to defend this kind of uh, individual um, performance that he dis, did he for, for one goal But, uh, i naprawdę ciężko jest bronić postawy indywidualnych graczy jeżeli uh, mamy do czynienia z takimi błędami it's very hard to to find something good from his game Uh, it's also very hard to, to find performance uh, individual that I, I think was good enough. It was no one naprawdę ever... ciężko jest znaleźć uh, pozytywne aspekty tego typu meczu. Uh, naprawdę ciężko jest komentować na temat um, postawy indywidualnych graczy. So for this uh, we, we just need to, to uh, face tym defeat. We need to to realize the disappointment what what we uh, we made people that comes here tonight. Powinniśmy zmierzyć się z tą porażką, powinniśmy zmierzyć się z tym jak bardzo rozczarowaliśmy ludzi, którzy przyszli nas wspierać tego wieczora. And we need to be ready on Wednesday and we we hope that, that uh, i musimy być gotowi na środę, i e, musimy mieć nadzieję, że nasi wierni kibice dadzą nam jeszcze jedną szansę.